dzisiejszym mamy dwa ważne wydarzenia. To jest nieprzygotowany powrót do szkół w klasach 1-3 bez szczepienia, o czym powiedziała pani senator. I również zapowiedź wielu przedsiębiorców na skraju bankructwa, mówiących wprost, nie godzimy się na radykalne ograniczenia prowadzenia przez nas biznesu i chcemy się otworzyć. Dlatego dzisiaj właśnie Koalicja Obywatelska złożyła do laski marszałkowskiej naszą kolejną ustawę, która ma być zaprzeczeniem dotychczasowych tak zwanych tarcz antykowidowych, które były niczym innym jak legislacyjnym Frankensteinem, czyli takim straszydłem, dziurawym sitem, a nie pomocą. My zakładamy w naszej ustawie prostą zależność. Rząd zamyka Twoją działalność, rząd płaci Twoje koszty. Dlatego żądamy również przywrócenia i odmrożenia możliwości prowadzenia działalności np. w branżach gastronomicznych i innych usługowych, gdzie szansa na transmisję wirusa wcale nie jest wyższa niż w kościele czy w hipermarketach. Dodatkowo w ramach tej tarczy, którą nazywamy naszą ustawą kompensacyjną, ma być zaproponowane rozwiązanie w oparciu o realną utratę dochodów przez przedsiębiorców w miesiącu grudniu. Okazało się również na przestrzeni nieudacznej walki z pandemią, że rząd zupełnie zaniedbał kwestię aktualizacji kodów PKD. Do tej pory wydawało się, że można opierać pomoc właśnie poprzez definiowanie kodów PKD, według których przedsiębiorcy poruszają się na rynku. Teraz jednak okazało się, że brak tego obowiązku aktualniania tych kodów całkowicie rozmija się z realnymi tytułami wystawianych przez nich faktur. Mało tego, można również wystawić fakturę, a później CIDG dopiero dopisać do tego kod PKD. Dlatego wychodzi kolejna dziura po stronie rządu w kwestii regulacji pomocy covidowej dla przedsiębiorców. Dlatego nasza ustawa również zakłada możliwość udzielania tej pomocy natychmiastowo, bez zbędnego opóźnienia. Liczymy na jej szybkie przyjęcie w Sejmie i również na poparcie większości senackiej.